Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. 500X, drodzy Państwo. Taka 500, tylko trochę spuchnięta. No, reklamę Państwo doskonale pamiętają, jak taka specyficzna niebieska tableteczka wpada do wlotu paliwa. I co? I wtedy samochód nabiera dużych rozmiarów. No i tak jest dokładnie z tym. Jeśli znają Państwo 500, to 500X rozpoznają Państwo z pewnością. Tyle, że towarzyszyć będzie Państwu takie zaskoczenie, to 500, coś za duża. Ale ona urosła bardzo zgrabnie, bardzo ładnie, bardzo ciekawie. To trzeba przyznać, że nie jest brzydana. No bo pamiętajmy, że jeszcze po drodze pojawiła się 500L, czyli ta large, która jest vanowata, a tu z kolei w 500X chodzi o to, żeby to był crossover, żeby to był samochód o takim zacięciu terenowym. Auto jest proporcjonalnie zbudowane, ładne, ma mnóstwo nawiązań do 500, ale mi, Tomku, najbardziej spodobał się silnik. 1.4 Multier, 140 koni. Dzięki turbinie to auto rwie do przodu niewiarygodnie, ciągnie od najniższych obrotów, jest fantastyczne. Nie będę dyskutował z tym, bo rzeczywiście zgodzę się, podpisuję się pod tym. 140 koni, Multi-R, który daje takiego kopa, od 1500 obrotów już kręci naprawdę znakomicie i po prostu pcha ten samochód do przodu z dużą energią. Zresztą możesz to udowodnić, prawda? O, proszę bardzo, no, ze względu na to, że nie mamy może zbyt dobrej drogi, to nie będziemy szaleć. Ale przy okazji usłyszeliśmy, jak pracuje trakcja i trzeba przyznać, że nie za dużo w stosunku do innych aut tych odgłosów jazdy do nas dociera. Auto tu wprawdzie lekko wyżej posadowione, oponę 17, jeżeli dobrze zauważyłem, ale jest więcej niż zadowalająca. Także trakcja, tryby jazdy ciekawe. To jest auto z napędem tylko i wyłącznie na przód, ale doskonale czuć, jak zmienia się charakterystyka układu kierowniczego i także przyspieszenia, pedału przyspieszenia, kiedy wybieramy tryb taki neutralny, tryb ekonomiczny i tryb sportowy, w którym przy tym samym trzymaniu pedału gazu auto rwie do przodu, co najmniej jakby zredukować bieg. No, współczesna technologia pozwala na takie myki. Trochę wybierając taką kiepską nawierzchnię, udowodniliśmy, że to jest auto też o takim zacięciu terenowym. Samochód bardzo ładnie wybierał te nierówności. Wspominałeś o tych trzech trybach, to ja może pokażę Państwu ten specjalny tutaj to pokrętełko, które służy do tego, żeby zmieniać tryby. Bardzo proszę. Teraz mamy tryb auto, Panie Sebastianie. Tak, i teraz ja trzymam pedał gazu równo i włączamy tryb sportowy i od razu czuć, że jest różnica. Fajny, przejrzysty ten układ zegarów. Trudno się do niego przyczepić. Bardzo dużo miejsca nad głową, albo przynajmniej dużo. Bardzo ciekawe przedłoczenie przy tunelu środkowym. Takiego rozwiązania wcześniej nie spotkałem. No a poza tym we wnętrzu Fiat, ale już ten Fiat z XXI wieku, gdzie jakość wykończenia, stosowanie elementów, design, no może trochę mały ten ekran nawigacji, ale jednak całkiem. No cóż, ja powiem, może nie tak elegancki jak 500 w środku, ale bardzo dobrze wykończony, tak jak 500L chociażby. Troszeczkę ten wyświetlacz dla mnie za mały, bo tutaj na nawigacji ta rozdzielczość, ta jakość odczytywanych informacji nie najwyższej jakości, ale widać no i najważniejsza informacja, że Tom poprowadzi nas do celu. To Państwo bardzo widzą, ładny że zestaw powietrza. Pozwoli, tak, że zrobię Ci troszeczkę cieplej. Dziękuję Ci bardzo, mimo tego, że słońce świeci i jest całkiem przyzwoita temperatura. To jeszcze mi podgrzejesz fotele, dziękuję bardzo. To jest też wszystko możliwe. Jakość materiałów, no całkiem przyzwoita. Tutaj taki bardzo elegancki plastik, a tutaj w podłokietniku chociażby skóra mięciutka. To będzie na deser się podróżowało. Na deser pokaż Państwu gałkę zmiany biegów, celowo przełączę na neutralne, żebyś mógł się jej lepiej przyjrzeć. No, nawet Państwo chyba zauważą, że to jest imponującej wielkości gadżet. No to dwoje, zapinamy tryb sport i jechamy. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.